dobry. Dzień dzisiejszy składa nam darze biblijne hasło zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza w trzecim rozdziale w wierszu 14 i 15, gdzie tak jest napisane. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Drodzy, ten dzisiejszy fragment Nowego Testamentu to, myślę, znany nam bardzo dobrze fragment, ale jest też to wyjątkowo piękny fragment płynący z listu właśnie apostoła Pawła do swojego ucznia i naśladowcy Tymoteusza. Cały trzeci rozdział tego drugiego listu do Tymoteusza brzmi dla mnie, nie tylko księdza, ale również i rodzica, jak piękny list ojca do swojego syna, do dziecka, które wypłynęło już z rodzinnych pieleszy, które opuściło swój rodzinny dom. To słowa przestrogi o nadchodzących trudnych czasach. To słowa ojcowskiej troski płynące z rodzicielskiej miłości i przywiązania. Jak ktoś, kto rozdzielony jest ukochanym dzieckiem, Paweł pisze: ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, a więc nie ulegaj złu, pokusom. I dalej pisze: i czego pewny jesteś. I chodzi tu zapewne o wewnętrzne przekonanie, o wartości ugruntowane już od dzieciństwa. Ale najważniejszy nacisk położony jest na drugą część zdania. Mianowicie, wiedząc, od kogo się tego nauczył. Bo można się czegoś uczyć, a i tak uważać to za nieprawdę lub co najmniej w to wątpić. Tymoteusz był przekonany, był pewny, że to, czego się nauczył, było prawdą. No bo przecież on ufał tak swojej babci, swojej mamie, a to przecież właśnie uczyły go te najukochańsze dla niego osoby. To była mama Eunika, to była babcia Lua, to właśnie one go uczyły tej mądrości życia, mądrości Bożej, no ale przede wszystkim jego wiedzę ugruntowały słowa Pisma Świętego. Drodzy, myślę, że nie ma większego błędu wychowawczego niż ten, gdy buduje się wiarę młodego człowieka tylko na rodzicach. To tak z drugiej strony. Bo dziecko szybko dorasta i zaczyna rozumować następująco. Żydowskie dzieci są Żydami tylko dlatego, że byli nimi także rodzice. I tej tradycji ich nauczyli. Podobnie muzułmanie. I wszyscy pozostali, w tym my sami również. Dlatego tak wielu młodych ludzi, młodych chrześcijan traci swoją dziecięcą wiarę. Mały Tymoteusz uczył się najpierw składać litery, potem uczył się czytać na Biblii, a lektura tych świętych pism, listów sprawiła, że stał się on coraz mądrzejszy. Tymoteusz był w połowie Żydem i fakt, że przez pisma prawdziwi Żydzi uwierzyli w obiecanego Mesjasza, jest wypełnieniem napomnienia Jezusa, o którym czytamy w Ewangelii Jana w 5 rozdziale wierszu 39. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wiecznych, a one składają świadectwo o mnie. Drodzy, te słowa tego listu skierowanego do Tymoteusza wtedy przez Pawła, dzisiaj sam Bóg kieruje i do naszych serc, by zaapelować, byśmy i my również nie tracili dobrego dzieciństwa, byśmy pamiętali, czego i od kogo się uczyliśmy, abyśmy pamiętali, że jesteśmy ochrzczeni, a to zobowiązuje. I z tymi myślami, z tymi słowy was pozostawiam, życząc błogosławionego dnia. Do usłyszenia i do zobaczenia z Bogiem.